Aleksander Harecki, Centrum Regeneracji Organizmu, Świebodzice. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o takim poważnym temacie, z którym często zwracają się do mnie i w ogóle bardzo mocno dokuczają teraz ludzie. To taki stan, kiedy człowiek znajduje się w depresji takiej. I co to powoduje i dlaczego tak jest, że człowiek nie może sam z tego wyjść. My zajmujemy się takimi sprawami, faktycznie każdy chory, który przyjeżdża, on jest taki załamany, sytuacja, że on nie może nic zrobić z sobą, nie może nikto jemu pomóc i to powoduje taki bardzo ciężki stan psychiczny. Tym bardziej, że nie ma wsparcia wśród leczenia normalnego, lekarzy. No tak, na dzisiaj wszystkie choroby, można powiedzieć, co nie dotknął, mówią nieuleczalne i kiedy człowiek dostaje to słowo nieuleczalne i będziesz lekł jakiekolwiek tabletki do końca życia, i to, to perspektywa nieprzyjemna, sam wiesz. No. Ale ja chciałbym powiedzieć, skąd to wszystko idzie, na przykład w większości sytuacji. Człowiek dochodzi do tych chorób nieuleczalnych faktycznie od samego dzieciństwa. Zobaczcie, jak teraz przy szkole. Dziecko trafia i w prawie za tydzień już w domu, bo tam albo epidemia jakakolwiek, albo grypa, albo coś takiego. I cały czas, miesiąc w przedszkolu, tydzień w domu, miesiąc w przedszkolu, tydzień w domu. I tak trwa latami i nikt na to dużo nie zwraca uwagi, że jest jakiekolwiek infekcje, jest jakiekolwiek problemy od dzieciństwa, które nie zlikwidowują tak samo, a z czasem pogarszają stan. Także ja zdziwiony tym podejściem rodziców, kiedy oni widzą, że jest problem, nic faktycznie nie pomaga. I kiedy już dziecko wyrosło i nawet dorosłe osoby przyjeżdżają do mnie i kiedy ja sprawdzaję stan zdrowia, tam paluszkiem naciskajesz tam na brzuch i widzisz, że takie mocne stany zapalne, że faktycznie nie można dotknąć do brzucha. I ciekawa rzecz, że wszystkie ludzie, którzy przybywają tu, oni myślą, że tak powinno być. Ból, który oni nie mogą wytrzymać od naciskania paluszkiem, oni myślą, że tak było, jest i powinno być całe życie. Bo był ten ból od urodzenia. Tak, faktycznie było dzieciństwo i oni nie wiedzieli, co z tym robić, a to jest stan zapalny, to jest problem, z którym trzeba było coś robić. No, rodzice na pewno robili, co mogli, ale w ramach tego, co wiedzieli, nie zwracają uwagi na wiele rzeczy, które no, człowiek nie skarży się, ale on przyzwyczaiwuje się do bóli. No tak, no. Ale to nienormalne, to proces, który podrażniaje układ nerwowy. Ja wcześniej dawał taki przykład, że dużo takiej nerwicy u ludzi nie mogą nie spać, nie mogą normalnie funkcjonować, zdenerwowane, nie ma siły. Jak człowiek może spać, jak on może mieć siły, kiedy jego cały czas opanuje ból w środku? Ja daję taki przykład. O, uśniesz ty, nie? No, ja będę tobie no tak teraz szczyp... nie, ale może jak się przyzwyczaję przez tydzień, no już starczy, ja rozumiem. To nie, starczy, to 24 godziny, tak. No i co? No, ja rozumiem. Nie, no 24 godziny. Nie musisz. No ty już denerwujesz, nie? No, tak. No, już denerwujesz, no a jak u człowieka boli w środku, i on jakby przyzwyczaił się, ale to jego cały czas, a denerwuje. No i to jest problem. I pomocy znikąd. A gdzie pomoc? Nawet najgorsze w tym, że on przyzwyczajony, ty rozumiesz, nie? No i
myślę, że tak powinno być i koniec. Także bardzo prosta metoda sprawdzenia. Weźmiecie każdy, naciśnijcie sobie, gdzie jest co boli, no to weźmiecie, otworzcie książkę, zobaczcie, jaki tam organ jest w tym miejscu, no i będziecie wiedzieli, co u was faktycznie dokuczaje i coś robicie z tym, a nie czekajcie, pokud to pogorszycie stan albo coś wybuchnie. No, także a w pierwszej kolejności wszystkie takie nerwice, one powodują problemami faktycznie od środka idąc. No, i od wielu lat nie ma żadnych środków leczniczych, które jest od nerwicy tej, która jest spowodowana faktycznie problemami wewnętrznymi. No. Także proszę zwrócić uwagę wielu ludziom, które teraz patrzą na to, że żeby coś zrobić na temat tych bóli, które człowiek jakby sobie przyzwyczaił się. Druga sytuacja w tym, że jeżeli taki stan zapalny istnieje no, wiele lat, to w tych miejscach już infekcje i stan zapalny zlikwidowali układ nerwowy. Czasami ta ból już niewiele nawet odczuwalna. I to jakby drugi problem, kiedy jest zniszczone coś, a organizm tego już nie rozpoznaje i nie widzi i już nawet i nie walczy tam, bo nie ma układu nerwowego. To też jakby drugi problem. Na dzień dzisiejszy szokująca statystyka, można powiedzieć, którą ja patrzę tu u siebie, to że na przykład kobiety nie mają фактично відчувальності в місцях, можна повідати, інтимних і не мають жодної приємності від сексу. І коли так питаєш, як там в справах інтимних, вони мовлять, що є тільки або болі, або ні. При сексі. Інфекція по просто. Так, і кабети на день дійсніший не мають жодної фактично відчувальності в місцях інтимних, бо в тракті, коли вони були від дитинства до доїжджалості, можна повідати, було тилі інфекції, які спровадували знищення укладу нервового, і кабети ніч не чує. Хоч все, що робиш, це не робиш, то їй обоєнтно. А później в зв'язку вона не може достати собі приємності і дати комусь. І в тим є проблем później ще гірше. Бо хотілося б, щоб родина була нормальна і все, а на самій справі, ну як то може бути якийсь, там, наприклад, секс, якщо він не тільки навіть не подоба, там болі, там застала та сама інфекція, і вона цілий час триває, і ну, проблем поводує погаршення. І знову та психічні справи ще погаршаються, коли чоловік бачить, що може б щось і поліпшилось між мужем і жоною, наприклад, а як можна поліпшитися, бо жодної приємності нема в житті ні сексуальним, ніяким. Ну, то ну, проблем дуже тяжкі і я повім, що ну, з моєї так погляду і статистики, то, що в мене тут прибувають на день дійсніший, старші особи ще якось, які не розмовляєш, і ще щось маємо, а молоді, ну, вправі 80% ніч нічого. Зараз... То шокуюється статистика, то шок, ніч, а навіть 20% там щось рушає, але не то, що треба. Ну. Брак профілактики в дитинстві. Ну, брак профілактики, брак нормального лечення і то, що пхають цілий час антибіотики, які є так само самі є грибіцею, можна повідати, поводують пізній такі проблеми в похві і, можна повідати, знищають сталості уклад нервовий, який повинен пришлості пізній давати якісь приємність при тих сексах, а в цьому дитинства ніхто не робив. Є дуже
no, proste u nas metody, które my walczymy. No właśnie, czy można jakoś odbudować wszystkimi tymi problemami. Даже у детей, которые прибывают у нас, мы ликвидовываем эти станы запальные. Но я бы хотел обратить увагу всех маток, можно поведеть, самих детей, которые пачат сейчас, обратить увагу на те проблемы. Если что-то в сродку боли, на початку боли, а позже может даже не болеть, но чуешь, что человек есть проблемы там, то что-то треба робити. Ну, мы то даем... Буровины – это очень хорошая вещь, которая фактически вылечальность очень мощная от этих проблем. Мы урухомляем целостный уклад нервовый, который побуждает все эти функции, которые страцены. И проблема фактически с этими нервицами, когда человек достает то, что фактически страцено, то есть… Ну, Mówisz o układzie płciowym, że można tam odbudować to. Tak, wszystko można odbudować w naszych warunkach, ale ja mówię, trzeba nie dopuścić najpierw, żeby to było. No, ale jak już jest? Jak już jest, no w naszych warunkach to jest możliwe odbudować, i, ale ja mówię, trzeba dbać. Nie jedna matka, która przywoziła mnie tu, przyjeżdżała z dziećmi, ona nawet nie zwracała uwagi o tym, że u dziecka tam boli cały czas. Ну, болезненные месёнчики, ну, шепрашем, то ненормальное з'явиска. Ну, то мощный стан запальный, который поводует же месёнчики болю, что месёнчики болю. Когда до нас приезжают, выезжают с нормальными месёнчиками, не чую даже, как оно там что-то идёт, ну, то нормальный процесс. Ну, але человек не чул таких... Хиба раньше в społeczeństwie jest przekonanie, że jak miesiączka, to... Powinno boleć. No, a to zobacz, wszystkich prawie tak. No. A na samej sprawie nie powinno nic być. No, nic, a krwawienie, mocne krwawienie? Nie, no krwawienie to normalny proces przy tym, ale no, nic, człowiek, nie dorosły, nie dziecko, nie powinno czuć żadnych problem przy miesiączkach. No. Kiedy do nas przyjeżdżają, wyjeżdżają, one nie mogą zrozumieć, jak to tyle lat męczyli się, a tu za miesiąc na przykład i wszystko dobrze. No, dla nich to niezrozumiałe. Czyli można uregulować również to, jak u młodych kobiet, dziewcząt. No to obowiązkowo trzeba robić tak, żeby wyruchować to, żeby wszystkie funkcje pracowały tak, jak trzeba. No. No. Dużo dziewczyn teraz młodych robić sztuczne, wkładają te sztuczne piersi, silikony te wkładają. No a to już bardzo prosta rzecz. W naszych warunkach to samo. My robimy spokojnie, uruchamiamy organizm tak, żeby on produkował wszystkie hormony tak, jak trzeba. I to piersi sami odrastają takie, jak trzeba. No takie proste rzeczy, a ludzie pchają mnie tutaj, oto było тиден тему кабета, которая 2 лета тому была, мулю не руб силикона, пошла, зробила. Ты размела такие проблемы там с теми жечами, с эффектами такими убочными и погоршениями, же впала в такую депрессию, же добре же снова приехала тут, мы поставили на ноги и психичнее, и физичнее, и, ну по что робить штучно, как можно зробить, и мовю ей, лепей приедь тут. То может, Александр, может розкажешь, яко еще косметика эстетична, но пирси отрастает. Я поем, что это не выключено, але ну, то не главное, как бы наша цель. То есть эффект убочный целого процесса регенерации. У меня даже были две кабеты, которые stwierdzenie zanikowe boczne i mieli i w trakcie uzdrowienia my im uruchomili tak funkcji, ale przy tej chorobie to zanik mięśni w ogóle to idzie, a my im uruchomili organizm tak, że u nich piersi wyrosli na wymiara to i półtora więcej. Problem teraz jest za duży, nie przyzwyczają. No takie piersi aż sami, w życiu to ich nie mieli, tak, ale kiedy to, byli zdrowi. Tak. Ale to co mówisz, to no, nie mieści się w ramach tak jakby normalnego myślenia, bo człowiek myśli, że jeżeli w młodym wieku już tak
ciało się buduje do 20 roku życia, tak przykładowo. I później to już jakby nie, no, zatrzymuje się. Spokojnie, jeżeli uruchomić normalną pracę organizmu i on produkuje normalne hormony, tak jak powinno być fizjologicznie. Od dzieciństwa, jeżeli zniszczony organizm, układ, można powiedzieć, kobiecy, zniszczony infekcjami, no jak on może odbudować te hormony tak jak trzeba? Czyli no, przez tę chorobę, infekcję, to powoduje zatrzymanie procesu, no to tak, normalnego, no, wzrostu organizmu. No to nie ma szansy, tak, bo ból powoduje zahamowanie wszystkich hormonów w organizmie. I to nie kobieta, ona nie, no to jest kobietą, ale no, ona tak siebie nie czuje nikoli kobietą później, bo ona nie czuje żadnej przyjemności od niczego. Przez chorobę został zahamowany ten proces. Tak. No. My tu odbudowujemy wszystkie te procesy, które były zahamowane, i człowiek dalej funkcjonuje jak trzeba, jak nikoli w życiu nawet. To jeszcze teraz nie miał. A co jeżeli chodzi o mężczyzn? Też może choroba spowodować zatrzymanie, nie wiem, no, pewnych funkcji. No, z mężczyznami jeszcze gorzej, można powiedzieć, bo kobieta, jeżeli nawet, jak mówię, tam zimna i nic tam nie odczuwa, ona może zacisnąć zęby albo obklamiać, że jej tam coś przyjemne. A u mężczyzny, jak wszystkie funkcje nie pracują, no to jeszcze gorzej. Jeszcze bolsze w depresji, jeszcze gorzej, jak dużo też wracają do nas z takimi problemami, kiedy chłopaki młody, od 20 lat już faktycznie w funkcjach seksualnych nie pracują. A co, brak erekcji, tak? Brak erekcji w całości. I faktycznie problem to jednocześnie, znowu ten sam od dzieciństwa, problem z prostatą, ze stanami zapalnymi, układu moczowego, można powiedzieć. I to powoduje takie problemy. Też pomagamy w tej sytuacji, też odbudowujemy wszystko i rozpoczynają to wszystko pracować. Ale te procesy nieproste i nie takie szybkie, jakby, no, człowiek chciał. No, ale parę turnusów i wszystko można. I bez tabletek, bez psychologa, bo no tak, jeżeli no, jest depresja, to człowiek idzie do psychologa na terapię. Ale jednak ten podstawowy problem nie rozwiązany dalej, tak? No, ja już mówię, to bardzo ciężki problem, to choroby te psychiczne. My nawet, ja tam na stronie wymieścił, że nie przyjmujemy z takimi chorobami, jak depresji i tam wszystko, takie mocne, bo... A chyba raczej się nie da, bo każdy, kto przyjeżdża, to jest w jakiś sposób... Sprawa w tym, że no, ludzie tu u nas przebywają razem i jak człowiek, no, załamany jeszcze w miarę, to my powoli tam leczymy, a niektórzy przyjeżdżają w takim ciężkim stanie, że one nie dają spokoju innym i cały turnus wszystkich osób, które tu przebywają, prosić, żeby my usunęli tę osobę, która przeszkadza, no i faktycznie my usuwamy, można powiedzieć, oddajemy do domu, żeby jechali i już, bo no, jest bardzo ciężkie stany spowodowane, no, to od dzieciństwa, to wszystko idzie, już mówię, człowiek nie daje, że 24 godziny dokuczają coś. Tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. Tak, i lata za latem. I to no, trwa. Nie i do wyobrażenia. No, taki no, ale już człowiek na tyle może wycierpieć, rozumiesz, nie? Nawet sam umysł człowieka może spokojnie spowodować hamowanie bóli. Wyłączenie funkcji odczuwania tego tak, bólu. Tak, i on może wyłączyć to ból, ale już problem nie zlikwiduje. On jeszcze pogorszy ten stan, bo bóli nie czuje, a organizm nie czuje, a tam coś rozwija. Jak człowiek boli, no to coś jeszcze mocno działa. No, a jak nie, sam organizm działa w ten moment, że coś naprawia, tak, i człowiek coś robi w tym kierunku, jak on wylęcza, no to... Dopóki jest ból, to jeszcze można... Także bardzo dobrze, kiedy jeszcze ta ból jest i kiedy to działa, i żeby człowiek nie hamował to więcej tej bóli, a lepiej naprawił to, co jest. No. Bardzo dużo dzieci cierpieć na układ moczowy, nawet kobiecy, można powiedzieć, problemy, no, ja nie wiem, ja... Albo do mnie takie trafiają, albo na samej sprawie jest w prawie wszystkie dzieci, które trafiają, ich problemy z układem moczowym,
кабецы, можно поведаць, ёж проблемы яйніках, маціцях, вот яна только развіяецца, дуже зараз не развіянтых вагулі маціц, которые не могуць даже пузні мець дзеці, а то всё знову ідзе ад дзяцінства. І то трэба направяць вчесні, а не пузні ходзіць на якія-кольвек штучныя, а штучныя знову не даюць вели жэчы, бо ёсць інфекцыі, ежели даць в инфекцию детска, но то оно ж будет позже нездорово. То снова наступные проблемы, когда приезжают снова родители с хворыми детьми, а не дбали перед породой, перед тем, чтобы распочать детска о своем здоровье. Если они не дбали, но то позже целое жизнь бегают и меньшатся с тем детском, которое уродилось с проблемами. Также я прадзю теж звертить увагу при розпочинці того дзецька уздоровиться в цілості, а пузні только розпочинати щось робити, а не так же... Каждая хвороба приказується і дзецям теж, і великротне гоже, бо то дзецька, воно як розвіяється з інфекцією, то є проблем. Myślę, że przed przyjazdem warto zapoznać się z informacjami, które są na stronie. Nie. Ciebie zamieszczone po kolei, jak to wygląda i przyczyny tych chorób. Zresztą dużo informacji jest na internecie. A patrząc na zawieszkę taką, którą masz na drzwiach, tam jest napisane, że jak dobrze pamiętam, rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda trzeba trochę poczekać. Tak. I, no i tak jest. To zapraszamy. Czasami i cuda robimy, ale trzeba poczekać. To zapraszamy na stronę i żeby samemu poczytać i się dowiedzieć więcej. Dobrze, dziękuję. Dziękuję za.